Znaczny wzrost zakażeń koronawirusem. Kraska podał dane koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska podał nowe dane. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał na antenie polskiego radia, że ostatniej doby odnotowano 319 nowych zakażeń koronawirusem. To o 40%. Więcej w porównaniu do tydzień do tygodnia, dodał. Kraska podał, że ostatniej doby nie odnotowano żadnego zgonu z powodu koronawirusa. To są bardzo niskie poziomy, wydaje nam się, że łan troszeczkę na pewno wzrosną, bo prognozy, które mamy na to wskazują, aczkolwiek to jest okres wakacyjny, kiedy przebywamy głównie na świeżym powietrzu. Mimo wakacji ciągle apeluję, byśmy mieli w tyle głowy, że koronawirus został z nami, zauważył wiceminister dodał, że krajach Europy Zachodniej, na przykład w Portugalii, jest już po fali wzrostu zachorowań, a w tej chwili duży wzrost jest w Niemczech czy we Włoszech. Tak jak zawsze w kolejnych falach, to się w Polsce pojawia z jakimś opóźnieniem, więc u nas też wrośnie. Jednak pracownie, które przygotowują dla nas badania, nie wskazują, by czekał nas dla winowy wzrost nowych zachorowań, stwierdził Kraska. Wiceminister poinformował, że hospitalizowanych z COVID-19 jest mniej niż 900 osób. Lekarze, którzy opiekują się tymi pacjentami podkreślają, że proces chorobowy jest zdecydowanie łagodniejszy niż to było w poprzednich falach. Procent zajętego miąższu płucnego jest zdecydowanie mniejszy niż to było w przypadku 5 fali, więc to jest optymistyczny prognostyk, podsumował Kraska. Koronawirus w Polsce Dane z niedzieli w niedzielę badania potwierdziły 397 zakażeń koronawirusem, w tym 62 ponowne. Nie zmarł żaden pacjent z COVID-19. Wykonano 2582 testy w kierunku SARS-CoV-2. Tydzień temu, 10 lipca, informowano o 284 zakażeniach koronawirusem, w tym 21 ponownych. Nie zmarł wówczas żaden pacjent z COVID-19. Dwa tygodnie temu, 3 lipca, podano, że było 158 zakażeń koronawirusem, w tym 16 ponownych. Nikt nie zmarł wówczas na COVID-19. Łącznie, jak podano w niedzielę, od 4 marca 2020 rok, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 milionów 32 tysięcy. 475 przypadków. Zmarło 116 tysięcy. 470 osób z COVID-19. O 16 maja bieżący rok w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.